30 stycznia. Droga w dół. Część trzecia. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. 1 rozdział 24-25. Największym problemem związanym z grzechem jest kwestia oddawania czci. Mówi o tym cała Biblia, od Księgi Objawienia do od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Przy końcu czasu ludzie staną przed tym samym problemem. Czy mają oddać pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód, czy oddać pokłon zwierzęciu i jego posągowi? Ten sam problem mieli Adam i Ewa. Musieli wybrać, czy będą słuchać Boga, czy szatana. Ponieważ oddawanie czci jest głównym tematem Biblii, apostoł również podkreśla, że ludzie zamienili Boga prawdziwego na fałszywego lub prawdę na kłamstwo. Bałwochwalstwo lub fałszywe oddawanie czci nie jest tylko jednym z kłamstw. Jest ono największym kłamstwem, a według Pawła fałszywa religia sprowadza powódź zepsucia, które napełniła świat. Apostoł trzykrotnie podkreśla, że Pan oddał bezbożnych ludzi na łup pożądliwości ich serc, sromotnych namiętności, na pastwę niecnych zamysłów. Ale czy tego dokonał rzeczywiście Bóg? Czy Bóg naprawdę porzuca człowieka, oddając go w ręce złego? Kluczem do zrozumienia jest zwrot pożądliwości serc. William Barclay tłumaczy, że Paweł używa tego zwrotu, by podkreślić, dlaczego ludzie postępują niewłaściwie. Jest to pewnego rodzaju obłęd, z powodu którego człowiek czyni coś, czego by nie czynił, gdyby jego pragnienia nie zabrały mu poczucia honoru, rozwagi i przyzwoitości. U podstaw wszystkiego jest fakt, że Bóg obdarzył każdego człowieka wolną wolą. Co więcej, On nie zamierza ingerować w tę wolność. Tym samym Bóg przyzwolił, abyśmy mieli prawo do podejmowania złych decyzji i wybierać rzeczy, które nam szkodzą. Jednak nie uwalnia nas to od szkodliwych skutków. Tym samym wydaje nas konsekwencją grzechu. Dozwala, abyśmy zbierali, cośmy nasiali. Dlaczego? Czy dlatego, że nienawidzi grzeszników? Nie. Dlatego, że ich miłuje i chce, aby odczuli potrzebę zbawienia. Tym samym nawet gdy Bóg oddaje ludzi grzechom, ma na tym miłosierny cel. Bóg ma bowiem nadzieję, że gdy odczujemy potrzebę, nawrócimy się do Niego o miłosierdzie i łaskę. Amen.